Oto stoicie przede mną, opancerzeni, potężni, nieustraszeni, ciężko zbrojni bracia. Cesarz F.V. spustoszył nasze mapy, ostrzelał każdy krzak, stąd do Dębiny, kąsa nas niczym wściekły pies. Stoicie nad przepaścią, myśląc, że wojna jest stracona. Lecz nastał czas, by wrócić na porzuconą dawno ścieżkę i przywrócić dobre imię czołgów ciężkich. Tę misję powierzamy temu, który z trudem odróżnia dobro od zła. Temu, którego zwą 60 TP Lewandowskiego. Zacznijmy od oczywistości. Skoro oglądacie ten film, to są spore szanse, że gracie w World of Tanks. A jeśli gracie, to jest dość prawdopodobne, że lubicie czołgi. I biorąc to pod uwagę, możemy mówić szczerze i przyznać, że 60 TP Lewandowskiego wygląda niesamowicie. Długi kadłub, wklęsłe boki, imponujący X na piersi. Każdy szczegół przypomina o wielkiej potędze polskiej husarii. Okrutność tego czołgu mierzy się w dzikich rosomakach. Ale co najważniejsze, na pierwszy rzut oka wyróżnia się on na tle innych pojazdów. Inne czołgi to nic specjalnego, a 60 TP prawdziwy kafar. Czasami zapomina o dniu nóg, ale to nic, bo przecież każdemu się zdarza, szczególnie tamtemu cwaniakowi. Dynamiką Polak przypomina nieco T-57 Heavy. Taka sama prędkość maksymalna w postaci 35 km na godzinę i niemal identyczny stosunek mocy do masy. I bardzo podobne wrażenia z jazdy. Ale jeszcze bardziej przypomina chyba czwartego Isa. Tylko po pierwsze, kto w ogóle jeszcze pamięta, jak się nim jeździło? A po drugie, nie dynamika jest tu ważna. Tak, Polak nie wygląda na sprintera, a raczej jak czołg z dolną płytą grubą na 400 mm co najmniej. Ale to oczywiście nieprawda. Jedyną zaletą jego dolnej płyty jest niewielki rozmiar, bo to stary, dobry karton, w który każdy wejdzie jak w masło. Ale płyta to nie koniec problemów. Bo tuż pod tą sklejką umiejscowiono magazyn amunicji. Możecie zobaczyć, co to oznacza w praktyce. Górna płyta także ma swoje wady. Jest pochylona pod dzikim kątem. Milimetrów też jej nie brakuje, więc gdzie znajduje się haczyk? Przyjrzyjmy się bliżej. Popatrzcie, gdzie wstrzelicie się najpierw. Oczywiście. Budowa i wygląd górnej płyty wręcz zaprasza do strzelania prosto w te słabe punkty. Nie tutaj, ani tutaj. Tak, w ten najcieńszy fragment. Ach, geometria bywa okrutna. Jednak 60 TP nie bez powodu wygląda tak imponująco. Nasz karczek na siłowni dobrze wyćwiczył mięśnie głowy. Sami zdecydujcie, czy taką kość czołową ma od zbyt częstego myślenia, czy za dużo się uczył. Tak czy inaczej, 60 TP może się pochwalić bardzo twardą wieżą. Oczywiście ma też swoje słabe punkty, ale wieża dowódcy jest niewiele większa niż naleśnik babci. W szparę pod wieżą trafić ciężej niż do Narnii. A jeśli chodzi o inne słabe punkty, to w różnych miejscach grubość pancerza skacze żwawiej niż gimnastyczka na olimpiadzie.
a reszty po prostu przebić się nie da. Może nie byłoby to takie przerażające, gdyby nie kąt opuszczenia działa, wynoszący minus 8 stopni. Armata opuszcza się na... Ejejej! Momencik! Co to jest? Zawsze miał taką wielką armatę? Ale bez jaj. Od samego początku? Przecież to jakiś potwór. No powaga, dłuższa niż inne i wygląda naprawdę groźnie. Po co mu taka buława? Odpowiedź jest prosta jak słońce, bo liczą się milimetry. Oto najpotężniejsze armaty radzieckich czołgów. Najmocniejsze mają kaliber 152 mm, a nasz Polak ma kaliber 152,4. No i kto tu rządzi? Co teraz, cwania? No dobra, może się myliłem. Ale dość żartów, spójrzmy na fakty. To prawda, że Polak ma działo o największym kalibrze. I nie bez powodu. Ta armata długo czekała na godnego wojownika. I w końcu się doczekała. Prawdziwej sieczki. ...60 TP Lewandowskiego potrafi jednym strzałem wyszarpnąć wrogowi 750 punktów wytrzymałości. Tak, dobrze słyszeliście. 750! Wyobraźcie sobie... Jakie to uczucie mierzyć spowodowane uszkodzenia w takich liczbach? Bum! Minus 750! Bum! Nie ma pół mausa. Jeszcze parę razy i pozamiatane. 60 TP dominuje na placu boju i nie chodzi tylko o siłę ognia. Ani odlewaną wieżę. Czy też świetne kąty opuszczenia działa. To połączenie wszystkich tych trzech czynników czyni z niego prawdziwego rzeźnika. Pomyślcie tylko. Zajęliście świetną pozycję. Spoglądacie w głąb duszy wroga. Przeciwnik strzela i... W tym momencie, w tej właśnie krótkiej chwili, gdy przeciwnik już wypalił, a wy dopiero mierzycie, wróg próbuje się cofać. Ale już wie. Tak samo jak wy, że 60 TP nie czuje strachu. Średniaki. Ciężkie. Niszczyciele. Polak nikogo się nie boi. Trzeba tylko pamiętać o cenie tej odwagi. To właściwie jedyna rzecz, jaka jest dla Polaka ważna. Bo jeśli nagroda jest dość wysoka, to ten czołg stawi czoła nawet najgroźniejszej bestii. Tak, 60 TP Lewandowskiego nie jest idealny. Pewnie nie stanie się waszym ulubionym czołgiem. Niektórzy powiedzą, że brakuje mu pancerza. Inni zakwestionują umieszczenie amunicji za dolną płytą. A inni powiedzą, że przebijalność jest taka sobie. I nie jeden pewnie zakrzyknie wściekle: rusz się, płotka! Ale liczy się coś innego. 60 TP jest charyzmatyczny. I wystarczy mu parę strzałów, by spowodować poważne straty. A dobra pozycja zamaskuje niedostatki wieży. I wtedy Polak wykaże się w największych bitwach. Bo dopóki w szeregach wroga są potwory do zabicia,
to 60 TP będzie miał pełne ręce roboty.